ladies and gentlemen, also competing in the open category, Victor Detsky and Gosia Meech. Cześć, nazywam się Gosia. Ja jestem Wiktor. Od 5 lat gramy razem w Footback i jesteśmy 3-krotnymi mistrzami świata. Go out and make it, and do not fake it. It's up to you, dive in your life. Po ilu latach treningu zostaliście po raz pierwszy mistrzami świata? Po 2 latach wspólnego treningu. Wiktor grał już wcześniej, 1,5 roku. Ja zaczęłam grać jakiś czas później i zaczęliśmy od razu grać w parze i się udało. No na pewno to, że jesteśmy parą prywatnie, bardzo pomaga, ponieważ grając razem, no naprawdę trzeba się dobrze rozumieć, też przewidywać ruchy partnera. Poza tym spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu dzięki temu. No i wiadomo, no, że jeżeli gra się w parze, to treningi są częste, długie, czasami ciężkie, no i trzeba się dogadywać też prywatnie, no bo inaczej nie da rady. My jesteśmy akurat parą, która bardzo zwraca uwagę na artystyczną formę pokazu, dlatego no, ludzie są zawsze ciekawi, co wymyślimy, co pokażemy, jak zaaranżujemy nasz program do muzyki. A jak to w ogóle się robi tak naprawdę? Jak się odbija? Trzeba trafić ją od spodu, butem, tak żeby ona się poleciała w górę, prawda? Wewnętrznymi częściami buta. Potem można to robić jakby przodem. Tak jak piłką nożną, prawda? Oczywiście różne tam kolana. Potem możemy sobie zmieniać lewa, prawa noga, przód, bok, wewnętrzne, zewnętrzne. To są najpiękniejsze wzorce, bo znaczy w footbacku tak zwanym. Myślę, że jeżeli ktoś już to zacznie robić, to też bardzo mu się podoba cała taka społeczna otoczka, bo to jest jednak kultura, są ludzie, którzy jeżdżą po świecie, którzy wspólnie trenują, no i oczywiście rywalizacja, która tutaj nie jest najważniejsza, bo nie ma w tym sporcie jeszcze dużych pieniędzy, więc wszyscy są raczej przyjaciółmi.